Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Mikołaj Teperek. Po środku jest redaktor Tomasz Winiarski, po waszej prawej, jak patrzycie na ekran, jest redaktor Miłosz Sowa. No i dzisiaj. Dzień dobry, panowie. Porozmawiamy o witam. nadchodzącej wizycie, która jest dość niespotykana w protokole dyplomatycznym, ponieważ będziemy mieli jednoczesną wizytę prezydenta i premiera Polski w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu. Już uprzedzając różne pytania, jak to wygląda, to zaraz skomentujemy, jak według nas to wygląda, ale jak to wygląda według protokołu. Według protokołu jest to rzeczywiście specyficzne, ale to nie uwłacza ani jednej, ani drugiej stronie w różnych krajach inaczej jest prezydent odbierany, inaczej inną trochę ma funkcję, w innych ma trochę premier mniej czy więcej władzy, tak jak kanclerz i prezydent w Niemczech na przykład. E, tak tutaj e, oczywiście data jest symboliczna, bo to jest 12 marca, czyli 25 rocznica dołączenia Polski do NATO. Sama wizyta miała być uzgodniona ze stronami Także jest oczywiście z KPRM-u akceptacja I z Pałacu Prezydenckiego Wszyscy się zgodzili na jej formę No dobra, tylko rzeczywiście jest dziwne to Że gdy premierem był Mateusz Morawiecki To on spotykał się w budynku obok Białego Domu Z Kamalą Harris, czyli wiceprezydent A nie z samym Bidenem tak samo to będzie pierwsza bezpośrednia wizyta Bidena z dudą w Białym Domu. Czyli myślę, że możemy zaryzykować stwierdzeniem, że administracja Joe Bidena faworyzuje Platformę Obywatelską czy Koalicję Obywatelską. Tak samo myślę, że można stwierdzić, i ja wiem, to jest ryzykowne stwierdzenie, ale myślę, że je widać, jak jest administracja, jak administracja niektórych polityków po prostu traktuje. Chociaż jestem przekonany, że zawsze każda dyplomacja spotyka się z każdą ze stron, nawet w trakcie wyborów i nie kryli się z tym nigdy Amerykanie. Tak, widać, że bankiety, które są urządzane w rezydencji ambasadora Brzyńskiego, na nie raczej przychodzą robić sobie selfie dziennikarze TVN-u, a nie dziennikarze. No, chociaż wiem, że niektórzy z Was będą uważać, że to za dużo powiedziane, że dziennikarze, ale poprzedni, poprzedniego TVP czy TVP Info. Tutaj nie będę wnikał oczywiście w szczegóły, a bo na przykład poprzedniczka Brzyńskiego, Georgette Mosbacher, też się nie szczypała, robiąc różne imprezy, czy na przykład rzucając papierami podczas zamkniętych spotkań z przedstawicielami rządu Prawa i Sprawiedliwości, na przykład broniąc amerykańskich interesów, gdy rząd PiSu próbował nałożyć podatek na cukier. Na słodkie napoje, w tym oczywiście amerykańskie koncerny soda pop, jakie na pewno wszyscy znacie, ze świętym Mikołajem, ciężarówką i tak dalej. albo jak na przykład na prywatnych przewoźników. Amerykańskie firmy przewozowe konkurencyjne do taksówek też miały być dodatkowo. Ryglowane przez prawo, które miało nałożyć prawo i sprawiedliwość. Tak tutaj znowu Georgette Mosbacher, mimo tego, że mówimy o prezydenturze Trumpa, rzucała tymi papierami, miała się wściekać, nawet podobno krzyczeć. Tak tutaj chcę rozpocząć właśnie dyskusję z moimi kolegami niepoprawnymi dyplomatami, czy rzeczywiście jest tak, że Joe Biden inaczej traktuje pewne partie polityczne, a Donald Trump też inne partie polityczne reprezentuje. Nie reprezentuje, tylko traktuje, bo co by było, gdyby rzeczywiście dalej premierem był Tusk i wygrywa Donald Trump, a jak widzimy już teraz mamy krytykę Tuska albo krytykę Radosława Sikorskiego i jego żony na przykład Ann Applebaum, która nigdy się nie kryła i pisała różne niepochlebne wobec Trumpa artykuły na łamach The Atlantic. No, więc rozpoczynam dyskusję. Panowie, co myślicie o tej wizycie? Jest symboliczna, tak, Amerykanie potwierdzili, bardzo kochamy Polskę i wy w NATO jesteście ważni. Będziemy Was oczywiście chronić, w szczególności w ostatnich dniach po słowach Donalda hmm. Trumpa. O tym rzekomym zaproszeniu Putina do tego, róbcie sobie, co chce, chcecie, co jest zabawne, bo Polska płaci powyżej 2% PKB, ba, 4% PKB. E, no i można tego powiedzieć o Hiszpanii, ale gdzie Hiszpania, a gdzie e, Polska do, do Rosji? Patrzcie mapę, patrzcie geopolitykę, nie chcą wydawać pieniędzy. Czy Trump miał rację? Różnie komentowano. Ja też to komentowałem e, w, w, i tutaj razem z wami, tak tutaj. Stawiam przecinek, bo już kurde się rozgadałem pierwsze pięć minut. Lecimy z tematem, panowie, wizyta. Przede wszystkim Duda, nie jest to sytuacja, tak jak powiedziałeś, dyplomatycznie, pro, jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny, wszystko jest w jak najlepszym porządku, to jest dopuszczalne, to nie jest żadna ujma, to nie obniża rangi tej bilateralnej wizyty, jeżeli jedzie i głowa państwa, i premier. Co więcej, to nie jest pierwsza taka sytuacja, kiedy jedzie polski prezydent razem z polskim premierem. Przypomnę sytuację, kiedy kwaśniewski prezydent pojechał razem z premierem Jerzym Buzkiem do amerykańskiego prezydenta, także jakby... Ten modus operandi jest znany. Jeśli chodzi jeszcze o, o to znaczenie tej podwójnej, powiedzmy, wizyty, z jednej strony jest to spora nobilitacja dla Polski. Przynajmniej tak wynika ze słów Johna Kirby, który był pytany przez Marka Wałkuskiego, polskiego korespondenta w Waszyngtonie z Polskiego Radia. Dlaczego... To jest zaproszenie tylko dla polskiej delegacji, skoro w 1999 roku, 12 marca, do NATO przyjęto także Czechy i Węgry, bo ta wizyta nasza ma tam silne powiązania z rocznicą wstąpienia Polski do NATO. I tutaj John Kirby odpowiada, że to wspaniała okazja, aby okazać naszą wdzięczność, amerykańską wdzięczność, za wszystko, co Polska zrobiła nie tylko dla NATO, ale i dla Ukrainy, co pokazuje, że fakt, iż to Polska jest największym płatnikiem do NATO. Jeśli chodzi o nasz stosunek do PKB, jesteśmy na pierwszym miejscu. Oraz fakt, że to Polska przyjęła 2 miliony uchodźców z Ukrainy, otwierając im swoje domy jak żaden inny naród w Europie i jak żaden inny naród na świecie, że to nie zostaje pominięte w świadomości amerykańskich przywódców i że oni widzą, że Polska w wielu kluczowych kwestiach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, odgrywa. Ekstremalnie istotną rolę. Możemy być hubem logistycznym, jeśli chodzi o dostarczanie pomocy dla Ukrainy, to ona frunie przez nasz kraj w dużej mierze, tak? To my byliśmy głównie tutaj przedstawiciela, przedstawicielami interesów Ukrainy, zachęcając cały Zachód, żeby intensyfikował wsparcie. To my przyjmowaliśmy uchodźców. To my mówiliśmy o dostawach broni, że to jest konieczne, warunek sine qua non ukraińskiego zwycięstwa. I to my bardzo mocno, ramię w ramię z Amerykanami, stoimy na straży tego, że Europa musi być niezależna od Rosji, że musi wydawać na swoją obronę odpowiednio dużo. I Amerykanie to widzą, więc to jest. A skoro jesteś przy tym temacie, tym, tak jak... skoro jesteś przy tym temacie, Jasionka, Rzeszów, to jest małe lotnisko. Mamy aferę wokół i debatę wokół CPK w tej chwili wokół atomu, który mają Amerykanie budować. Niektórzy zarzucają Tuskowi, że został zaproszony na dywanik do Bidena i Biden będzie mu mówił, jak ma dalej prowadzić państwo i rządy jako premier w Polsce, że masz budować elektrownie, bo to my, Amerykanie, ją stawiamy. Masz. O, widzicie, a jak śmiesznie. Teraz pojawiła się. O, kciuk się pojawił na ekranie. Jak ja tak zrobię, to, ty, to tak się nie stanie. <laughs> I, yy, I macie wybudować CPK, bo musicie być też hubem logistycznym, trochę jak Ramstein. Yy, czy zarzuty wobec Tuska, że leci na dywanik do Bidena, to jest dobra teoria? Pamiętacie, były też zarzuty, jak przedstawiciele polskich władz odwiedzali ambasadora USA w Warszawie Zbigniewa Brzezińskiego, Ma Marka Brzezińskiego, Marko, przepraszam, Marka Brzezińskiego, to też były tutaj sugestie, że to jest forma wezwania na dywanik właśnie za elektrownię jądrową, za opóźnienie tego projektu. Były takie teorie, że rząd obecny już tutaj kluczy w tym temacie. A i sam Brzeziński miał być też zapraszany do MSZ-u chociażby i, i widziałem artykuły, że Brzeziński przyszedł do msz wypił ledwo kawę, albo nawet nawet nie chciał kawy chyba i w ogóle to przyszedł i powiedział ja tu przychodzę tylko kurtuazyjnie, żeby powiedzieć, że was szanuję, ale generalnie to ja robię wypad, bo nie będę z wami dyskutował i nie będziecie mnie na żaden dywanik zapraszać. Tak, tutaj rzeczywiście w drugą stronę też w mediach gdzieś tam mówiono o tego typu sytuacjach. Szczególnie po tym, jak chyba minister środowiska, tak, i, i, i MKS MKIS, tak i środowiska. No, minister klimatu. Klimatu, o, klimatu, klimatu i środowiska, i środowiska tak, tak. I tam miała palnąć i, i powiedzieć, że nie, nie, to była potem jej własna opinia. I, I musieli to wszystko gdzieś tam odwracać. Chyba nawet parokrotnie. No to kto tu na dywanie kogo, rzeczywiście? Zapraszam. No myślę, że Amerykanie, tak samo jeśli chodzi o elektrownię jądrową, ale też inwestycje pod poznaniem Intela e, e, zmierzające no do budowy fabryki komputera kwantowego, tutaj też były już przebąkiwane informacje, że ten projekt może być zatrzymany, wycofany. Myślę, że mogli być zaniepokojeni. E, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, są zarzuty, że ambasador Brzeziński stawia bardzo mocno na sojusz z opozycją, znaczy z obecnym rządem, dawniej opozycją, na sojusz. Z aktualnym y, ugrupowaniem politycznym, czyli, czyli tutaj Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica, i, dziennikarzem. E i że to z nimi bryluje na różnego typu spotkaniach, imprezach, że to z dziennikarzami lewicowo-liberalnych mediów w Polsce lubi się fotografować, a nie z tą stroną konserwatywną. I ja chciałem jeszcze nawiązać do, do tego Twojego pytania, jak. Będzie wyglądała polityka i relacje polsko-amerykańskie, jeśli chodzi o Bidena i tak dalej. Czy on na przykład zamierza na dywanik kogoś wzywać? To ja może skomentuję to w ten sposób. Wiem na pewno, że gdyby prezydentem został Trump, na co wiele wskazuje, a w Polsce będzie co prawda jeszcze duda prezydentem przez mniej więcej rok, ale już premierem będzie prawdopodobnie Tusk albo cały czas, albo ktoś inny z obozu Tuska, tutaj mogą się pojawić już zgrzyty, bowiem Tusk nie słynie z, ze swojej miłości. Wobec Donalda Trumpa. Trump nie jest głupi, doku, dokładnie ma tego świadomość. To Tusk robił te takie gesty, kiedyś były w mediach takie informacje, kontrowersje, że, że, że Tusk miał rzekomo pokazać taki niby żartobliwie gest pistoletu w plecy Donalda Trumpa, co pewnie też Trumpowi się obiło o uszy. I to Tusk ostatnio zrugał republikańskich senatorów. E, używając persony Ronalda Regana, że oni nie mają nic wspólnego z Reaganem, bo w przeciwieństwie do niego nie chcą wspierać Ukrainy, i to no, stało bardzo słabo odebrane na amerykańskiej prawicy. No, a, a wiemy, że partia o... Republikańska ma szansę przejąć władzę. Bidena, tak? Więc... Obawiam się, że te relacje, gdyby Trump był prezydentem, z lewicowo-liberalnym polskim rządem, mogą być problematyczne właśnie przez takie różne. Niedyplomatyczne gesty. Ja uważam, że polska klasa polityczna, nieważne kto tu rządzi, powinna z jedną i z drugą partią amerykańską i z republikanami i demokratami budować dobry grunt pod bilateralne dobre relacje, bo Amerykanie są naszymi przyjaciółmi, sojusznikami, gwarantami naszego bezpieczeństwa, szczególnie w wymiarze militarnym, ale też energetycznym, jak widzimy w coraz większym stopniu. Dostawy tak. LNG, budowa elektrowni atomowej w Polsce więc głupotą jest upolitycznianie tych relacji i jakieś własne niesnaski tutaj, jak wychodzą na, na pierwsze skrzypce, to niedobrze. No a Miłosz, a ty jak czujesz tą wizytę? No cóż, ja czuję tą wizytę podobnie jak wy, chłopaki, że jest to wyróżnienie dla Polski, jest to kolejny raz w ostatnim okresie, w ostatnich latach sygnał i symbol wzrostu Poziomu relacji polsko-amerykańskich, że one są obecnie, ja to mogę to przyznać, najlepsze w historii. Jak 400 lat te kraje mają relacje jakieś y, międzynarodowe, a od ponad 100 lat dyplomatyczne oficjalnie, no to widzimy, że y, Ameryka coraz bardziej się liczy z Polską, coraz bardziej Polskę zauważana Miłość, i nie a tylko w polityce. Bo mówisz o tym, że Ameryka widzi, że Ameryka docenia, że Ameryka nas szanuje i, i pokazuje to w każdy możliwy sposób. A co na to zwykli Amerykanie, do których to właśnie ostatnio Donald Trump przemawiał w Karolinie Południowej, mówiąc: Nie będziemy wspierać tych, którzy nie płacą w NATO? Jak Amerykanie? Czy Amerykanie też są na tyle naiwni? Niektórzy by zapytali, czy Amerykanie są głupi? Że będą wspierać każdego, a nie będą się przecież zajmować sobą, bo mówi się dużo o tym takim właśnie amerykańskim nacjonalizmie, a nawet izolacjonizmie. Czy, czy Amerykanie też tak patrzą na, na, na to, co reprezentuje ich rząd Joe Bidena, administracja? No i nie do końca, gdyż jak wiemy wszyscy Amerykanie, Wszyscy Amerykaniści, wszyscy obserwatorzy sceny politycznej za oceanem, że Amerykanie kierują się i kierowali się i kierować się będą y, zasadą all politics is local, czyli wszyscy. Każdy, cała polityka jest lokalna, jest w najbliższym takim Twoim kręgu y, zamieszkania, że liczy się dla Amerykanów najbardziej to, co się dzieje w, im naj, w ich najbliższej, takiej okolicy, w najbliższym takim hrabstwie, mieście, miasteczku, nie wiem, wiosce, y, stanie. I to tutaj Amerykanie kierują swoje największe zainteresowanie, swoją największą uwagę i najwięcej mogą powiedzieć. Często jest tak, że nawet Amerykanie nie są zbyt zorientowani w polityce federalnej, tej waszyngtońskiej, tak bardzo jak są zorientowani na przykład w stanowej, w lokalnej, a co dopiero w międzynarodowej, która to polityka rzadko kiedy wyrywa się na jakieś pierwsze strony gazet, zainteresowania, opinii publicznej. No teraz Ukraina może jest pewnym wyjątkiem, ale yy, jest to tylko wyjątek i Amerykanie yy, jakby widzieliśmy ten taki to zdjęcie, gdy ktoś yy, z Twittera, gdy ktoś yy, napisał, że czy Donald Tusk to jest prawdziwy, to miał takie wątpliwości, że czy to nie jest jakieś fake konto, nie wiem, troll konto. <tryk> tak. Trumpa. Ktoś napisał, że, że, Donald że, Dusk, że myślał, Donald że to jest jakaś Trump. postać. Że ktoś napisał, że to, że myślała ta osoba, że to jest jakaś postać z uniwersum Kaczora Donalda. Kolejny jakiś Donald, nie? No to, no. nie to tam no. na, naprawdę, naprawdę to śmieszne i naprawdę, no pokazuje pewnym też symptomatycznie jakby właśnie to, to hasło, to zawołanie polityki z is local, no. Ktoś ze Stanów Zjednoczonych po prostu no nie, nie wiedział, nie jest zainteresowany, czy kim jest premier polski premier dosyć dużego kraju w Europie, który jest bardzo proamerykański historycznie. Miłosz, a czy i który... czy, czy, czy Trump dogadałby się z Tuskiem? Jesteś w stanie sobie wyobrazić takie spotkanie, czy też gdyby go zrzucał do wicepremiera, czy premier? Pre, wicepremierki, premier, nie wiadomo, kto będzie wice, przepraszam, wice, wiceprezydenta, prezydentki, whatever. Chodzi mi o to, mm -hmm. że tak samo jak Biden przyrzucał Morawieckiego do Kamali Harris, to czy tak samo Trump mógłby potencjalnie przerzucić Tuska, nie wiem, kto tam będzie. Ktoś będzie wiceprezydentem na pewno. No tak, ja uważam, że jest to możliwe i mogę sobie to wyobrazić, że takie rzeczy mogłyby mieć miejsce. Widzimy istotnie, co to Tomek wspomniał, ten taki jakby lans, ten taki, no trudno to określić, na taką jakby jakąś modę bycie z ambasadorem USA w Polsce, panem Brzezińskim, te zdjęcia to kreują sobie, no, to się stało jakąś chyba modą po prostu wśród polityków yy, obecnego rządu. No chodzą, chodzą i zdjęcia sobie robią i oho jak ja jak ja się pokazuję z ambasadorem, jak... a w gruncie rzeczy to my jako niepoprawni dyplomaci wiemy, drodzy widzowie, że to, to głównie jest foto op. Amerykanie to bią fotoop. Tak, to jest tylko kwe, kwestia, można powiedzieć, pewnego takiego wypromowania się, o tak, mam zdjęcie z ambasadorem, uzmawiam, a tak naprawdę tak. wszyscy tak, a, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że nie da się w ciągu takiego spotkania, w takiego jednego zdjęcia załatwić praktycznie niczego. Jest to, widzimy, że relacje jest to small jakby międzynarodowej. o takich koktajlach tak. zazwyczaj. O, panie prezydencie, proszę, panie ambasadorze, a raczej wasza ekscelencjo, bo to tak powinno się mówić do, do ambasadora. Ekscelencjo, co, co tam u piesków? Jak tam pieski się miewają? Czy miał pan dobry lot? Czy, czy, czy wszystko dobrze? E, no, tak, tam niektórzy chyba nawet gdzieś tam no, zarzucali różne rzeczy rzeczywiście, że, 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 że jest taka moda na robienie sobie selfie. Albo to, że ambasador Brzeziński wykorzystuje swój związek prywatny do, też do celów jakichś tam dyplomatycznych, czy, czy, czy PR-owych. Jestem daleki od takich zarzutów, oczywiście, ale musimy tutaj przytoczyć, że rzeczywiście takie one też są. Ale kto był na tego typu koktajlach, ten wie jak to wygląda. Da się czasem w kuluarach różne rzeczy załatwić, ale raczej są to takie właśnie uśmieszki dla uśmieszków, i widzimy, kto na salony zapraszany jest i kto jest po plecach zaklepywany. Ale to też jest zresztą nie, nie jest to jakiś taki zły powód, bo jednak Discovery, firma, która posiada większościowe udziały razem z Warner Bros., tak, TVN-u, no tam przecież. Ambasada amerykańska broniła znowu tak samo, jak George Mosbacher e, amerykańskiego kapitału w Polsce. Czy to był Uber, Coca-Cola, czy teraz e, telewizja, raczej jak miała być Lex TVN. jeszcze zapisu. Ja może tylko jedną rzecz powiem, że to jest hmm. coś, co charakteryzuje amerykańską dyplomację, że oni występują bardzo często ich ambasadorowie w ambasadorzy w obronie prywatnego biznesu, który jest kapitałem amerykańskim pomagają eee, też i tak speaking in general mówiąc ob, ogólnie ja bym też chciał żeby nasza dyplomacja w większym stopniu występowała w obronie interesu polskich firm żebyśmy mieli więcej tych polskich firm No dobra, o ale tutaj globalnych. pamiętasz była taka sytuacja zawsze w, w, też komentowana przez naszych e, dziennikarzy korespondentów w USA mamy ich kilku: Żuchowski, Wokuski, e, Wrona ze Schneiderem na zmianę, e, którzy Dość często mówili, że amerykańska ambas przepraszam, polska ambasada w Waszyngtonie nie miała dość wystarczającego budżetu na stanowisko łącznika ambasady czy rządu polskiego w relacjach z kongresem. Tam chyba stawki były około 4000 dolarów miesięcznie, co na utrzymanie takiego istotnego stanowiska. Lobbysty polskiego w amerykańskim kongresie jest wręcz pensją głodową na warunki życia w stolicy amerykańskiej. W tym samym czasie mieliśmy przecież wysyłanych e, ludzi, którzy niespecjalnie nadawali się na przykład na konsuli, według niektórych opinii e, i musieli przecież i tak te osoby zdawać e, aplikacje konsularno-dyplomatyczne na miejscu, nawet yy, kilkukrotnie podchodząc do tych egzaminów, więc czy to jest nieudolność polskiej dyplomacji? Czy my nie mamy wystarczających budżetów, żeby mieć własną reprezentację, tak jak, sta tak jak Stany Zjednoczone sobie tutaj tą reprezentację robią? No bo no co, makierowski przecież to, to, to nie jest zły dyplomata. Ale no wychodzi na to, że też są pewne ograniczenia, i najczęściej są to ograniczenia związane z budżetami na dyplomację. Więc, nie wiem, może powinny być one przerzucone i te lobby polskie w Waszyngtonie powinno być silniejsze, bo Polonia, według mnie, nie jest zjednoczona w Ameryce i też to pokazywały ostatnie wybory. Ile procent dostali poszczególni kandydaci, poszczególne partie w wyborach do parlamentu? I nie ma monopolu partyjnego wśród amerykańskiej Polonii. Przecież. Myśl, myślę, Mikołaju, że nie tyle problem jest w konkretnym nazwisku konsula czy ambasadora, co problem jest w braku, tak jak powiedziałeś, pieniędzy na całą strategię lobbingową, na zatrudnienie profesjonalnych firm zajmujących się lobbingiem, którzy, których agenci tacy oficjalni e, działają f, e, legalnie i w pełni jawnie w Kongresie Amerykańskim różne inne narody mają w Ameryce, czy, czy narodowości tak mają w Ameryce, twój lobbying dużo lepiej rozbudowany. Tutaj chociażby na Żydów można wskazać, jak dobrze oni mają swój lobbying w Ameryce do perfekcji dopracowany. A jeśli chodzi o stronę polską, Kongres Polonii Amerykańskiej i nasze instytucje polonijne, to na pewno można by było to jeszcze usprawnić, aby nasza Polonia, która jest tak liczna w Ameryce, jednak... I nasza dyplomacja w Ameryce, nasza Polonia, i tak dalej, mieli większy nacisk, większą siłę oddziaływania na to, jaka jest polityka kreowana na Kapitolu w Białym Domu. To na pewno tak, ale to jest problem też ani nie tego rządu wyłącznie, ani nie tego poprzedniego, tylko to właściwie od początku Wolnej Polski, bo przed 89 rokiem to tam nie będę się cofał, bo to nie ma sensu, ale właściwie to jest trzeciej rzecz pospolitej problem każdej władzy w obecnej Polsce, że te nasze lobbying w Ameryce były bardzo słabe, chociaż no udało nam się tam do NATO wejść, wiadomo, udało nam się wizy znieść, a to właściwie udało się Trumpowi, tak? To doskonałe relacje dudy z Trumpem i, i sama wola polityczna Trumpa i Mosbacher przyczyniła się do tego, że moim zdaniem nie mamy tych wiz, Niemniej na pewno można by było jeszcze więcej osiągnąć. Oczywiście Polska ma relacje z Ameryką chyba na, jedne z najlepszych w całej Europie, jeśli chodzi o poszczególne państwa europejskie. A mogę zapytać to, o to podwłosy za Trumpa. Słucham? Czy mogę pod włos trochę zapytać? Bo teraz przyszła mi taka myśl, ona, ona może być odebrana dwojako, ale czy my w takim razie, jako Polacy, salonowi, niesalonowi, whatever, mamy jakiś kompleks, że te osoby chcą sobie robić selfie z ambasadorem. To tak samo jak się śliczyliśmy, że na jeden z kongres, nie wiem, przyjechała aktorka amerykańska Natalie Portman. Teraz się reklamuje, że, że będzie była premier Finlandii. Na mieście w Warszawie są też takie reklamy, że my się ekscytujemy za każdym razem, jak słyszymy polskie nazwisko w Hollywoodzie, jak słyszymy polskie nazwisko w kongresie, polsko brzmiące nazwisko, że my wszędzie doszukujemy się a. Ten i ten senator to ma jedną dziesiątą krwi polskiej, a my to mamy tam jedną piątą ktoś tam. A ktoś tam miał babcię Polkę. Patrzcie, to jest nasz człowiek. Oj, i my taką dumę oczywiście od razu em, czujemy, albo że właśnie jak usłyszymy te takie dobre słowa, a wszyscy wiecie, jak najnasi widzowie też nie są głupi, tak jak i wy panowie, że dyplomacja i słowa. To, to są dwie różne rzeczy. Jaka jest rzeczywistość i jak są dile yy, yy, robione, a potem widzimy właśnie te hard politics i rzeczywiście te mocne lobby broniące swoich interesów. Wystarczyło, że wiceminister jakaś powiedziała coś, co nie było według myśli amerykańskiej, i już była reakcja stanowcza i szybka. Tak samo tutaj. Nie dziwię się, że ludzie uważają, że. Może być, mogą być z tego spotkania Tuska, Dudy i Bidena jakieś nowe, no może niewytyczne, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak głęboko po prostu ta dyplomacja, taka e, ciągnąca za sznurki, aż, aż tak działa, nie? Ale widać, że Amerykanie swoich interesów bronią na medal. I co może zrobić Polska w takim razie? co dalej my możemy zrobić, żeby nasze polskie interesy były, były słuchane, żeby, żeby nasi partnerzy nas szanowali, żeby, żebyśmy my też byli tak traktowani, jakby co jest naszym eksportowym produktem do zachodu? Wiedźmin? Oj, ba bardzo wiele rzeczy. Moi Sportowcy? Iga tak może Nasza wiedza wysłać. o zagrożeniu rosyjskim. Przecież to teraz jest do, najbardziej doceniane. tam Wiedźmin to wiadomo, super i tak dalej. Takie produkty, jakieś tam nasze zdobycza technologiczne w różnych branżach. Nasze autobusy Solaris. Mamy sporo produktów. Natomiast moim zdaniem cała koncepcja Polski jako państwa, które jako pierwsze mówiło, jaka jest prawdziwa twarz Kremla, które ostrzegało o tym, jakie są plany Moskwy, które mówiło o potrzebie dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych. No i tylko Trump dał który jest wskazywany jako przykład jako tego pierwszy. jak podchodzić do obronności w NATO mamy bardzo dużo rzeczy, które moglibyśmy wykorzystać do naszego dobrego budowania dobrego PR-u, wizerunku no to na pewno to więc yy, jeśli jeszcze pytasz Mikołaju o to, czy my to jakieś nowe wytyczne us usłyszymy w Waszyngtonie myślę, że to chodzi też chodzi bardziej o to, że dwóch polskich liderów politycznych jedzie do Ameryki Rozmawiać z liderem wolnego świata o tym, co dalej z Ukrainą, jaka jak tutaj strategia? Myślę, że temat Ukrainy będzie bardzo istotnym elementem tego spotkania, a widać, że Polska odgrywa na amerykańskiej mapie interesów wobec Ukrainy, wobec całej polityki, wobec tego konfliktu istotną rolę. I oni chcą z nami konsultować swoje plany. Przez jakie terytorium Biden jechał na, do Kijowa z y, niezapowiedzianą wizytą? Przez Polskę, przez Rzeszów. Tutaj my odgrywamy na amerykańskiej mapie bardzo ważną rolę państwa y, na pograniczu, państwa wschodniej flanki NATO i ja bym nie dopatrywał się tutaj, jak niektórzy gdzieś tam komentatorzy mogą sugerować, że oho, jadą polscy politycy, dostać nowe wytyczne od y, wielkiego brata z oceanu. Ja myślę raczej, że to jest kwestia partnerstw, partnerstwa transatlantyckiego, bilateralnego. No oczywiście, amerykańska rola, amerykański ciężar ich potęgi jest no, zupełnie nieproporcjonalny do naszej y, pozycji, więc, więc to oni mają jednak więcej do powiedzenia, to jest normalne. To nie, nie jesteśmy równorzędnymi partnerami, jeśli chodzi o potencjały gospodarcze. Gospodarcze, ani militarne, i tak dalej. Natomiast jesteśmy równorzędnymi partnerami, jeśli chodzi o y, wspólne wartości, idee i o, o sojusz w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, i na pewno Polacy są doceniani w Waszyngtonie, co jest naszym wielkim dobrem narodowym i możemy to potencjałem, który możemy wykorzystać. I republikanie i demokraci widzą rolę Polski na tle y, innych państw Europy, które zawalają swoje zobowiązania sojusznicze. Mówię o 2% PKB na obronność i o wielu innych rzeczach. Polacy są doceniani i myślę, że to możemy skapitalizować na naszą korzyść. Nie bez kozery Chip Roy, kongresmen z Teksasu, pytany przez polskiego korespondenta o pomoc i o rolę państw natowskich, powiedział, no, jak się dowiedział, że Polacy płacą tak dużo na NATO, powiedział, że Polska jest dobrym przykładem God bless Poland. Niech Bóg błogosławi Polskę za to, co Polska robi. Także mamy dobry PR i tylko teraz trzeba go dobrze wykorzystać, nie zmarnotrawić tego, nie zaprzepaścić. Czyli nie pisać głupich tweetów. Na, no, chociażby tak. Moim zdaniem to, co zrobił, tak tuk, jeśli chodzi o, o jakieś pouczanie republikańskich senatorów, było błędem dyplomatycznym i można było dużo lepszy efekt osiągnąć. Czyli gdyby apelując, napisał, że hej, pomoc, Polska jest świetnym przykładem, my płacimy 4% i tutaj na podstawie własnego przykładu, świecić przykładem, coś tam powiedzieć w trochę w inny sposób. My też zachęcamy, a my spełniamy. Głosujcie na, za pomocą dla Ukrainy. No można by było, nie? No, ale co się przebiło, to e, zobaczyliśmy. No i zobaczymy, Element co zobaczymy pozostań. dalej. Dokładnie tak. Ale tak myślę, jest. że można się cieszyć z tej wizyty w Waszyngtonie polskich polityków bilateralnej i ponadpartyjnej, tak? Jak w Stanach się mówi bipartisan, tak? Że jedzie i przedstawiciel konserwatystów i liberałów z Polski. No tak. Dziękuję ślicznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. A Was zachęcamy do subskrybowania i do dyskusji w komentarzach. Zostawcie komentarz dla statystyk. Jesteśmy ciekawi waszej opinii. Także dyskutujcie razem z nami. Subujcie, lajkujcie i piszcie, czy są jakieś pytania, czy są jakieś kwestie, które chcielibyśmy. Chcielibyście, żebyśmy poruszyli w następnych materiałach. Wpadajcie na nasze social media, tam komentujemy wszystkie rzeczy na bieżąco a niebawem kolejne nagrania. Miłość Tomasz, ja jestem Mikołaj. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Termus.